Cześć, jestem Krzysiek. Dzisiaj pokażę Wam, jak prestiżowe zegarki noszą polscy youtuberzy. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku TikTok, pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Humeniuk i po raz kolejny przynoszę Wam całą masę zegarkowych informacji, ciekawostek i porad. Słuchajcie, wielkimi krokami zbliżamy się do 5000 subów na kanale. Dlatego jeśli jeszcze nie jesteście moimi widzami, to zainteresujcie się przyciskiem subskrypcji i dołączcie do ich grona już teraz. Albo po obejrzeniu tego filmu. Każdy wie, że jednym z ulubionych zajęć wszystkich maniaków czasomierzy jest zegarkowy stalking, czyli gapienie się innym na nadgarstki i wypatrywanie, co akurat mają na łapie. I nie ma znaczenia, gdzie jesteście. W komunikacji miejskiej, na imprezie, w restauracji, czy podczas czekania na kepsa o 3 nad ranem. Dlatego niespecjalnie zdziwiły mnie wiadomości i posty na grupie ekipy TikTok, w których prosiliście o identyfikację zegarków noszonych przez polskich youtuberów. Niech więc się tak stanie, bo w tym internetowym świadku również da się znaleźć sporo ciekawych czasomierzy, ale także kilka absolutnie fatalnych. Dzisiaj zajrzymy na nadgarstki kilku youtuberów i przekonamy się, co na nich noszą. Zaczynamy! Zaczniemy od gościa, który o piwie wie wszystko, co skutecznie potwierdza będąc sędzią piwnym oraz prowadząc swój kanał na YouTube z ponad 100-tysięczną widownią. Kto to taki? Oczywiście Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Tomek jest klasycznym jednozegarkowcem, czyli zakłada jeden zegarek na wszystkie okazje. Nie ma znaczenia, czy akurat ma na sobie garnitur czy t-shirt, zawsze jest to jeden i ten sam czasomierz. Takie podejście ma swoje plusy i minusy, ale wymaga też wyboru bardzo uniwersalnego zegarka, pozbawionego jakichkolwiek wizualnych uniesień producenta. I właśnie takie zegarki można zobaczyć na nadgarstku Tomka, bo jeszcze całkiem niedawno na każdym filmie połyskiwał klasyczny, stonowany, kwarcowy Atlantic Seabase, bardzo oszczędny garniturowiec, a jakiś czas temu widzowie zauważyli coś nowego, dużo większego i na stalowej bransolecie. I dzisiaj właściwie na każdym filmie da się wypatrzyć szwajcarską Certine DS1 Automatic na kultowym już werku ETA 2824, czyli bardzo ciekawy, dobrze znany i szanowany zegarek w tej klasie cenowej. Trudno powiedzieć, czy był to zamierzony wybór, czy też przypadek. W każdym razie jest to naprawdę całkiem niezły zegarek. A skoro mówimy już o piwie, to nie sposób nie wspomnieć o kolejnym youtuberze, który został piwnym sędzią, chociaż zdecydowana większość z Was zna go dzięki kanałowi popularno-naukowemu Polimaty. Radek Kotarski, bo jego mam na myśli, to także osoba na nadgarstku, której praktycznie od początku internetowej działalności można dostrzec fantastyczne zegarki. Bowiem do około 70. odcinka Polimatów głównym czasomierzem prowadzącego był automatyczny chronograf Tag Heuer Carrera, jeden z moich ulubionych zegarków i tykający przykład sportowej elegancji. Masywna koperta, bransoleta i bardzo charakterystyczne wykończenie tarczy to tylko kilka z cech tego modelu, bo jest ich zdecydowanie więcej. I chociaż Radek kojarzy się z koszulami, garniturami i generalnie dosyć formalnymi stylizacjami, to ten zegarek o dziwo dobrze komponował się nawet z bardzo klasycznymi strojami. Obecnie miejsce Taga Heuera zastąpiła Omega Seamaster Aquaterra z automatycznym mechanizmem coaxial. Jest to wersja z pomarańczowymi elementami i wyposażona w skórzany, brązowy pasek. Tego rodzaju czasomierze chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Klasa sama w sobie. Co tu dużo mówić. Gratuluję i zazdroszczę. Jeśli lubicie oglądać filmy, które podbijają internet, to na pewno znacie Poszukiwacza. Kadrowanie jego filmów oraz zwykle podwinięte rękawy to idealna okazja do obserwowania nadgarstków oraz zadania pytania, a co my tu mamy? Okazuje się, że Adam bardzo często zakłada masywnego, niezbyt drogiego, ale moim zdaniem całkiem ciekawego G-Shocka od Casio, a dokładniej model GA100 w kolorze czarnym. Nie jest to co prawda poziom wspomnianego wcześniej Radka, ale uważam, że to bardzo przyjemny czasomierz i stosunkowo udana hybryda zegarka cyfrowego i analogowego przy zachowaniu jednocześnie charakteru serii G-Shock. Poza tym wprawne oko zauważy też zegarki DW,
ale o nich był już odcinek i chyba nie warto poświęcać im zbyt wiele uwagi. Przejdźmy do Gonciarza. Krzysztof Gonciarz, wieloletni YouTuber, twórca internetowy i podróżnik, zamieszkały na stałe w Japonii. Tego pana chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Warto natomiast zwrócić uwagę na zegarek, który niegdyś pojawiał się w Zapytaj Beczkę, a teraz został zastąpiony przez jakiś zegarek sportowy. Nie znam się na zegarkach sportowych, więc nie będę o nim mówił, ale powiem za to o tym czasomierzu, którego już nie nosi. A szkoda, bo jeszcze rok temu na nadgarstku Krzysztofa dało się zauważyć kwarcowy, ale ciekawy, zegarek Victorinox Inox w bordowej wersji. Jeśli nie znacie tej serii, to koniecznie ją wygooglujcie, bo to fajna, choć dużo droższa, alternatywa dla G-Shocka, czyli bardzo wytrzymałe zegarki, które przeszły 130 testów i przetrwały. Zegarek naprawdę godny uwagi, dlatego też znalazł się w tym filmie. Lecimy dalej, bo pozostało nam dwóch bohaterów tego odcinka. Kto interesuje się zegarkami i nie zna Testowi Rona, ten nie interesuje się zegarkami, bo Rolexy Testo od kilku lat są symbolem prawdziwego bogactwa. Pozwólcie, że oszczędzę Wam oprawy dźwiękowej filmów autorstwa Testowi Rona, za to opowiem krótko o zegarkach, które pokazywał wielokrotnie w swoich superprodukcjach. Trudno odnaleźć wszystkie filmy z zegarkami, które zostały opublikowane w sieci przez naszego bohatera, ale na kilku z nich, które już chyba nigdy nie znikną z internetu, można dostrzec trzy luksusowe czasomierze marki Rolex. Pierwszy z nich to Rolex Oyster Perpetual Datejust, wykonany ze złota i stali szlachetnej, natomiast dwa najpopularniejsze to oczywiście zielony Submariner oraz Milgauss z zielonym szkiełkiem, czyli limitowana edycja tego bardzo charakterystycznego czasomierza uznanej szwajcarskiej marki Rolex. Wszystkie zegarki to luksusowe czasomierze i nie wyglądają jak podróbki, w przeciwieństwie do młodszego odpowiednika Testo, czyli Lorda Kruszwila. Przyznam szczerze, że nie chciałem robić odcinka na ten temat, bo jestem prawdziwym fanem humoru, jaki prezentowany jest na kanale Lorda Kruszwila, ale pytaliście wielokrotnie o to, czy jego zegarki to rzeczywiście drogie Rolexy, dlatego postanowiłem odpowiedzieć na wasze pytania i eksperckim okiem potwierdzić autentyczność tych czasomierzy. Ale nawet gdybym bardzo chciał, to niestety nie mogę tego zrobić, bo chińskie zabawki, którymi rzekomo można poderwać każdą dziewczynę, niestety nie miały z Rolexem nic wspólnego. I ja wiem, że to jest trolling, bait i całe złotego świata, ale sporo osób nie ma pojęcia o zegarkach, które zobaczyli na kanale Kruszwila. O dwóch ostatnich zegarkach nawet nie chcę się wypowiadać, bo żadnego z nich nigdy nie było w ofercie Rolexa. Wyglądają jak kosmicznie marne podróbki DW z logiem Rolka na tarczy i nawet nie przypominają jakiegokolwiek czasomierza z portfolio tej marki. Za to wysadzany diamentami Rolex, który pojawia się na początku filmu, to już ciekawsza sprawa, bo na pierwszy rzut oka wygląda jak złota Daytona. Ale wystarczy dobrze się przyjrzeć, żeby zauważyć, jak fatalnie jest wykonany oraz dostrzec to, że posiada datownik, którego nie miała żadna Daytona. Co ciekawe, okienka daty nie mają nawet średniej jakości podróbki, co doskonale świadczy o jakości wysadzanego diamentami Rolexa Lorda Kruszwila. W ten sposób pryska czar prestiżu i bogactwa, ale przecież i tak każdy doskonale wie, że ten film to żart, prawda? Czy nie? Niemniej jednak chcieliście opinię eksperta, to macie. I to tyle na dziś w tym bardzo luźnym odcinku TikTok. Jak zwykle zapraszam Was do oceniania tego filmu łapką w górę i subskrybowania mojego kanału. Dajcie koniecznie znać, jak się podobało i widzimy się jak zwykle na grupie ekipy TikTok na Facebooku. Linki do wszystkich zegarków, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie oczywiście w opisie. Tam też wszystkie namiary na mnie i moje profile w społecznościówkach. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za dziś i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.